Panem. W najbliższych dniach znowu odbędzie się kurs pod tytułem Bądź Boginią, czyli jak rozkochać w sobie mężczyznę i doprowadzić do ołtarza. Cały problem polega na tym, że jak się pojawia kandydatka na rozkochanie mężczyzny, to ja zadaję podstawowe pytanie, po co, w jakim celu chcesz tego mężczyznę rozkochać? Po co? Co chcesz dzięki temu osiągnąć? Rozkochasz mężczyznę i on będzie nieszczęśliwy. On będzie nieszczęśliwy, bo on się w tobie zakocha po uszy, nie będzie świata poza tobą widział. I po co to chcesz zrobić? Po co chcesz tego mężczyznę rozkochać? Czy żeby się na nim zemścić za cały ten męski ród, że on też jest do niczego, jak każdy przedstawiciel? Czy chcesz mu udowodnić, że on wcale nie jest lepszy niż cała reszta? Czy po prostu chcesz z tego faceta, jak go rozkochasz, wycisnąć cały jego majątek, przelać na swoje konto? Czy może chcesz zrobić coś innego, na przykład założyć z nim rodzinę, żeby on od dziś aż po wieczność pracował na ciebie, utrzymywał ciebie, dwójkę dzieci, teściową i całą resztę? Czy może chcesz po to, żeby po prostu być szczęśliwa? I drogi panie, przyznaję, że mam pewien maleńki dylemat, gdyż w większości kobiety nie wiedzą, po co się faceta w sobie rozkochuje. No, bo zazwyczaj kobiety dochodzą do wniosku, że jak się faceta w sobie rozkochuje, to po to, żeby wykorzystać go, czyli tak jakby ukraść mu coś, jakby mu coś zabrać, jakby mu zabrać wolność, jakby mu zabrać szczęście, jakby mu zabrać radość życia, jakby mu zabrać kolegów, przyjaciół, jakby mu zabrać pieniądze, jakby mu coś zabrać. I informuję was, drogie panie, że to jest bardzo niewłaściwe podejście. Że właściwym podejściem, po co rozkochać w sobie faceta, to jest po to, aby dać mu szansę, żeby on był szczęśliwy. Bo tylko i wyłącznie facet zakochany może przeżyć pełnię szczęścia, może przeżyć ten nirwanę, on może przeżyć ten entuzjazm, że on wie, po co żyje, że on wie, po co żyje, dla kogo żyje i on w ogóle wie, że żyje. I dlatego, drogie panie, życzę wam, że nawet jak nie wiecie, po co rozkochujecie faceta, to zróbcie to. Błagam was, rozkochujcie facetów, a oni, jak będą bardzo, bardzo mądrzy, to wam to ułatwią.